Podoba mi się robienie miniatury do tego. Albo takie... Who am I? Albo... Ale my dobra. Oczywiście stwierdziłem, że tak. Po pierwsze, lubicie retrorecenzje. Ja też lubię powracać do różnych filmów i często przy okazji tego mówię, że lubię sztuki walki i krytykuję jakieś tam sceny akcji, sztuki walki w filmach. Teraz akurat chwaliłem przy okazji Shang-Chi, które polecam bardzo, Marvela. No ale wiecie, jakby cały czas mówicie, no dobra, to może powiedz coś o jakimś Jackie Chanie, o Bruce Lee, o tym, o Sranta, albo powiedz co lubisz. No i właśnie, bardzo lubię Jackiego Chana, więc stwierdziłem, że pogadam o filmie, którego totalnie nie pamiętałem, nie oglądałem 20 lat, nie wiem ile, ale długo, ale pamiętam, że w dzieciństwie był taki moment, że z jakiegoś powodu, nie wiem, czy to może po prostu miałem na kasecie wideo, czy było wypożyczalnie jakoś dostępne, ale to był film, który tak... Pamiętam, że wiecie, zapętlałem praktycznie, więc bardzo chętnie powróciłem do niego teraz po latach. Who am I? Czyli zgadnij, kim jestem? To nie mogło być po prostu kim jestem? Musiało być zgadnij, kim jestem? Dobra. Polskie tytuły. To film z Hongkongu, w którym w główną rolę wchodzi Jackie Chan, jest on też współscenarzystą i współreżyserem. A gra on postać tajnego agenta, który traci pamięć w wyniku wypadku dziejącego się na misji, gdzieś tam w RPA, po czym cały film chodzi i chłemaj, chyba nie wiem kim jestem, a wszyscy mnie atakują, a ja tego nie chcę, ale muszę się z nimi bić. Uwielbiam personę Jackie Chana w większości filmu, bo ona jest bardzo podobna, czyli... No ja nie chcę się z wami bić, ale muszę. I mamy te kapitalne sceny. I tak ogólnie rzecz biorąc, zaraz przejdę bezpośrednio do filmu i będę trochę krytykował, żeby nie było. Ale ogólnie rzecz biorąc, uwielbiam filmy z Jackie Chanem. Uważam, że Jackie Chan jest takim... Jak myślę o dobrych scenach akcji i walki, to myślę Jackie Chan. Jakby... To oczywiście to jest takie filmowe, jakieś tam kung fu i wszystkie tego typu rzeczy, ale przede wszystkim Jackie mistrzowsko, i co widać w tym filmie, łączy humor z, po prostu, wiecie, no, akcją, tak, z walką. To znaczy, jego sceny akcji są oparte o to, że jest w nich mnóstwo napięcia, ale jest też mnóstwo humoru. Oczywiście mamy legendarne wykorzystywanie otoczenia. Legendarne stunty, coś co teraz możemy utożsamiać z Tomem Cruise'em, że on serio leci tym helikopterem, że on serio tam skacze z dachu na dach. Jackie Chan robił to wcześniej, kurde, Buster Keaton robił to 100 lat temu, ale jakby jeśli chodzi o, wiecie, o jakieś tam właśnie typu, że kogoś powinniśmy z tym utożsamiać, to Jackie Chan jak najbardziej też powinien być. I tutaj też mamy takie sceny, jak tam gdzieś biega po jakimś dachu szklanym w dół. No i właśnie, i to jest film, który, tak jak powiedziałem na wstępie, nie widziałem go 100 lat, naprawdę, tak w sensie nic nie pamiętałem, poza tym, że on nie pamięta kim jest i tym, że są tam jakieś sceny akcji. Pamiętałem coś na początku właśnie, coś jest na pustyni, on jest jakiś taki umalowany, jak jakiś był z plemienia, to sceny jak z Ace Aventury prawie. I no w zasadzie tyle. I powiem wam, że trochę sobie przyspieszałem ten film teraz go nadrabiając, bo jest niemiłosiernie durny i to jest taka filmowa klasa B, w sensie... Reżyseria jest bardzo przeciętna, jakby, może inaczej, wszystko to, co teraz mówię, to jest tak, nie licząc scen akcji. Sceny akcji są zajebiste, je naprawdę warto obejrzeć, ale tak, jak cofniemy się, to te pozostałe 85% filmu, absolutnie zmarnowany potencjał na historię a la Jason Bourne, tam zaraz po tym jakoś wychodził, bo to jest 98, a Jason Bourne też jakoś 99 chyba pierwszy, czy 2001? No nieważne, w każdym razie, jako że trochę przyspieszałem i przewijałem, jako że ten film, jeśli chodzi o kiepski dubbing momentami tych aktorów, którzy tak naprawdę nie byli aktorami, tylko to pewnie byli jacyś stuntmeni i musieli jakąś prostą kwestię powiedzieć i słychać, że to jest taki ADR studio niepasujące do otoczenia. Też w ogóle przez to, że tutaj wszyscy są tacy karykaturalni, jak ta dwójka tych gangsterów na koniec siedzi w tych garniturach i wy to jest po prostu takie, to są takie lata 90. i to takie lata 90. w Hongkongu. I don't play around when it comes to money. Na zasadzie, wiecie, wielkie cygara, garnitury, ale biznes robimy, mówię, no po prostu siara z Lipskim, no. Znaczy to oczywiście wszystko ma jakiś tam swój urok. No cały ten film to jest takie właśnie, wiecie, jak taka mini kapsuła czasu, w której chodzi oczywiście o sceny akcji i sceny walki. Natomiast no ta fabuła opiera się o to, że jakiś w ogóle chyba, mówię chyba, bo właśnie trochę nie uważałem. Tak przyznaję się, że tak trochę głupie mi się to wydawało, jeszcze tak jakby...
Nawet mi się nie chciało dokładnie uważać jak na ten głupi scenariusz, bo... Ale jestem głupi, no musicie tutaj mi uwierzyć. Bo opiera się o całkiem fajny koncept, że coś tam się dzieje, jest jakaś misja, gdzie tajna jednostka specjalna zostaje po prostu wyrolowana, ponieważ są świadkami tego, że jakiś tam meteoryt spadł, to jest gdzieś tam przetransportowane i jakiś jest zdrajca CIA i coś. I generalnie wszyscy giną i tylko Jackie przeżywa, ale traci pamięć, bo tam właśnie był na zasadzie rozbity helikopter, on spada na ziemię i potem go właśnie jak jakiegoś Ace Aventurę przygarnia plemię, on potem, no w ogóle wiecie, na zasadzie tej... Znaczy to jest całkiem... To brzmi fajnie, szkielet tego jest okej, nie? No mówię, taki Jason Bourne, on potem nagle ma jakieś umiejętności i mamy taką zajebistą scenę, jak on pierwszy raz spada na tą dziewczynę, Japonkę, jakkolwiek tam ona się nazywa w tym filmie, zapomniałem, te dwie główne dziewczyny w ogóle, nie wiem, ich imion nie pamiętam. No w każdym razie, jak on na nią wpada pierwszy raz i właśnie sytuacja typu, że ona jest kierowcą rajdowym i jej chyba pilot jest ugryziony przez węża i ranny i potrzebują pomocy. To jest fantastyczne, że mamy właśnie taki moment typu, tutaj ten taki wyglądający na dzikusa z jakiegoś afrykańskiego plemienia, nagle znajduje sposób, jak super szybko pod presją sobie poradzić, wyciska jad, robi coś tam, znaczy tak wiecie, wysysa, wypluwa jad, robi jakąś papkę z jakichś tych, żeby żeby przyłożyć do rany z jakiejś tam rośliny, nie? W zasadzie jakieś lekarstwo po prostu wyjmuje praktycznie z kieszeni. Bierze jakieś końcówki, nie wiem, jakiś wentyl i go naostrza, przy czym wbija to do czegoś, tutaj ten, zdejmuje jakieś kokosy, robi z tego kroplówkę. Pamiętam, że mi się to zajebiście podobało. Wtedy, jak oglądałem to 20 lat temu i teraz. Znaczy, to jest taki właśnie moment typu, jak Jason Bourne siedzi w tej tam restauracji i mówi, nie wiem kim jestem, ale wiem, że żeby przebiec do tamtego miejsca w tej temperaturze, to mam, nie wiem, 100 metrów energii, potem będę biegł 3 minuty, bo jestem zmęczony i wiem, że tym samochodem na tym... Nie, zmyślam, kurwa, kompletnie nie pamiętam. Dawno oczywiście na Bourne nie oglądałem, ale chodzi o to, że nawet nie wie czemu, ale ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą przetrwania, właśnie umiejętności walki i tak dalej. Zajebisty koncept, nie? I że chcą go coś wykończyć, a on jakby nie wiedząc kim jest, musi tego dociec jednocześnie się broniąc. Super sprawa. No ale w tym filmie oczywiście to jest tak mega karykaturalnie pokazane. Wszyscy bohaterowie poboczni są po prostu durni. Sam Jackie Chan, no... Słuchajcie, w scenach akcji jest zajebisty, nie? Ale jeśli chodzi o humor, który jest z nim też tożsamy, no momentami tak... Merde! Oh! No tak wiecie, taki na zasadzie... No Jim Carrey to nie jest, nie? Z jego, wiecie, takim przesadnym graniem, ale... Są momenty takie trochę... Wiecie, bez przesady wyciąłbym, co? No ale mówię, potem dochodzimy do jakiejś sceny akcji i po prostu jest zajebiście. I oczywiście przez cały film jego śledzi właśnie ta dziewczyna, czy śledzi, no jakoś tam się z nim przemieszcza, powiedzmy, po świecie i współpracuje i próbuje go odnaleźć, ta dziewczyna, co jest kierowcą rajdowym. I też druga reporterka, która potem, uwaga, uwaga, twist, okazuje się być agentką CIA. We know who you are. Then you know I'm undercover. Yes, I know. Disgrace to the CIA. Get him out of my sight. Obydwie te dziewczyny są fatalnymi aktorkami. W ogóle każda kwestia z jednej i drugiej ust jest takie, no wiem, ładne dziewczyny, urocze, fajnie się ogląda, jak tam z Jackiem coś tam robią i nawet się przydają, bo jedna dobrze prowadzi, druga jest jakoś też tam zaradna na swój sposób i potem wychodzi, że CIA. Ale jak one coś mówią? I got it from the dead body. Dead body? What a great story, Kristen! It's not a story. Tak wiecie, w stylu... Jest to po prostu urok tego filmu, pasują do reszty, nie? W sumie tutaj wszyscy, tutaj tak, nie ma dobrego aktora w tym filmie, znaczy tak przynajmniej dobrego performance'u, no bo tam może któryś z tych aktorów coś tam umie, nie? Ale znowu, no nie o to chodzi oczywiście, prawda? Tylko ja sobie zawsze myślę, że kurczę, no te dwie godziny można by to było skrócić do półtorej, bo tak już naprawdę przewijałem momentami. Można było to lepiej napisać, lepiej wyreżyserować i do tych zajebistych scen akcji byśmy mieli zajebisty film. A on nie jest zajebisty, nie? W sensie tak... Naprawdę, poza scenami akcji jest słabo. Mamy w ogóle jedną bardzo ciekawą scenę, kurczę, jak z jakiegoś szybkich i wściekłych, łamane na taksi. Zajebisty stunt, ale też
A propos stuntów i w ogóle kaskaderów, jest kilka momentów w tym filmie, gdzie tak się uśmiałem, gdzie tak po prostu totalnie widać, że jest ujęcie na aktora, jak niby, nie wiem, tam dostaje po mordzie, albo że ona niby prowadzi samochód, po czym w kolejnym ujęciu stuprocentowo widać, że to jest kaskader i w ogóle to jest jakiś tam na zasadzie innej rasy, w sensie, że wiecie, że to jakiś Azjata, który podkłada pod białego, albo facet pod nią, jak prowadzi samochód. Także no, po prostu jest to filmowa klasa B, jest bez wątpienia wszystko takie tandetne trochę. Ale potem nagle wchodzi Jackie Chan i nagle musi, nie wiem, właśnie, tak jak mówiłem, zbieganie z tego budynku, albo gdzieś tam jest taki moment, że obwija się jakimś kablem i praktycznie robi się jak takie rozwijane jojo z budynku? Kurwa, to jest genialne, to jest... Fantastycznie się na to patrzy, to jest takie piękno kina i scen akcji, które właśnie Buster Keaton 100 lat temu już odkrył, czy odkrył powiedzmy, no nie? Ale że wiemy, że to się dzieje naprawdę, bo wiemy, że to jest tam 98, raczej nie było tutaj CGI, a u Bustera Keatona to już na pewno nie było CGI, więc jakby wiemy, że to się dzieje naprawdę, wiemy, że to nie było trzech artystów, to się mówi, wiecie, graphic artist, co tam sobie siedzą na kompie i prawda, efekty specjalne i jesteśmy w Marvelu i jakby może nic nie być prawdą z tego, co widzimy na ekranie. Tutaj mamy taką namacalność tego, że to się dzieje, ponieważ wiemy, że Jackie to robi. Jest zresztą kilka scen, gdzie tak ten humor się łączy z jak... No dobra, może przejdę do tego, że do najlepszej sceny. Najlepsza scena to jest finał na dachu. Ten finał to po prostu aż... Naprawdę, siedziałem po prostu z rozdziawioną szczęką, mówię... Kapitalna scena, jak on walczy z dwoma ziomeczkami i to taka, te dwa ziomeczki tak właśnie, że to trochę widać, że znają się na sztukach walki, że to nie są już byle jacy henchmeni, tylko taki ten wyższy level, no dosłownie są na dachu, nie? Jak jakieś wejście smoka, że wszedł na najwyższe piętro i najpierw w ogóle jest cały żart trochę ze sceny, że ci henchmeni dają sobie po 30 sekund, na zasadzie, że to jest dla nich jakieś tam wyzwanie i ta scena to tak sobie pomyślałem, jak tak właśnie widziałem to i że Jackie po kolei z nimi walczy i to jak się biją, ten taki filmowy kung fu, wiadomo, sobie myślałem, kurwa, to jest najbliżej do Dragon Balla chyba jak w życiu widziałem, nie? Tak w sensie, wiecie, bez supermocy oczywiście, ale scena jest po prostu zajebista. I mamy nie tylko fantastycznie szybkie, prawda, coś co, nie wiem, jak ktoś nie widział tego typu filmów, to by powiedział jakieś matrixowe ruchy, no ale to jest właśnie scena akcji a la Jackie Chan i Hong Kong, to jeszcze dodatkowo mamy dużo humoru. A poza humorem i wieloma naprawdę takimi zabawnymi momentami po prostu tej akcji, mamy też napięcie, jak nagle są na skraju, na dachu budynku. W sensie, naprawdę, to jest taka scena, która szarpała mnie emocjonalnie od śmiania do takiego... Przez cały czas wygląda to super realistycznie, oczywiście w konwencji tego filmu, wiadomo, oni się biją na dachu przez 20 minut, ale naprawdę, no jest po prostu to kapitalna ta scena, po prostu, przypomniałem sobie, był taki moment w tym filmie, w ogóle w tym filmie jest dużo takich momentów w sumie, takich w stylu, że co kurwa to się dzieje, albo jakiś śmieszny właśnie podłożony głos, albo jakiś taki na zasadzie z tymi kaskaterami, albo jakaś z dupy reżyseria, że nagle mają twarze po prostu, żeby była dramaturgia dosłownie w kamerze, ale był taki jeden moment, co się uśmiałem, gdzie... Jakby coś dziwnego się wydarzyło, tam jakiś samochód podjechał i ten koleś nagle wysiadł, nie, muzyka ucichła, jakieś, coś takiego, że sobie pomyślałem, what the fuck, co tu się dzieje? Coming! I dosłownie w tym momencie w filmie padło takie zdanie. Coming! What's going on? Tak mówię, nawet film właśnie ze mną zgadza i nie wie o co tu chodzi. To jest czwarta ściana, gdzie jest Deadpool, nie? Nie, no śmieję się, ale oczywiście, no mówię, no jak tylko zaakceptujemy, że jest to dosyć durny, słabo zagrany film, to i skupimy się tylko na scenach akcji, no to jest zajebista rozrywka. To jako odmóżdżacz wybieram to zawsze w porównaniu do jakichś tam Michaela Baya czy coś, gdzie wszystko wybucha, nie? Muszę tylko powiedzieć, że czuję zmarnowany koncept z tym, kim on jest. Bo to naprawdę, to można było zrobić lepiej, nie? Że w ogóle jest kilka scen takich typu Jackie, no mówię, Jackie nie jest dobrym aktorem, nie? W sensie wiedział jakby jakiś tam Rush Hour czy coś, wyciągnięto z niego max
I jakby on dobrze użyty w filmie, gdzie głównie się skupia na jakiejś akcji i tak dalej, jakiś tam spijanym mistrzu, czy właśnie tego typu filmach, jest okej. Okay. Potrafi mieć dobre sceny dramatyczne, jak dobrze go ktoś wykorzysta. Ale jest taki moment na przykład, że on tak po raz 15 już mówi who am I i sami zobaczcie. W sensie, no, co ja mogę więcej powiedzieć, nie? To było zabawne, no. Bardziej dramatyczne momenty tego filmu nie działają, biorąc pod uwagę, że cała fabuła jest po prostu durna, no. I mogła być ona lepiej zrobiona. Serio, no to jest taki film właśnie, tak jak już, no, już się powtarzam, że tak jak Jason Bourne, ale jakby to jest jedyny aspekt tego filmu, gdzie tak trochę mam za złe, nie? Bo ja wiem, że te jakieś tam dwie młode dziewczyny, co grają te główne, poboczne role, że tak masło maślane powiem, no to ja wiem, że to nie wiadomo, że to Meryl Streep jakaś koreańska, czy tam chińska, czy z Hongkongu nie będzie grała i na zasadzie, no jakby okej, nie? Ale ta fabuła z jakimś wiecie, w sensie z tymi wszystkimi karykaturalnymi postaciami, z tym, że on nie wie kim jest, jakby to tak skrócić i wycisnąć z niej najfajniejsze momenty, żebyśmy, my na przykład powinniśmy moim zdaniem nie widzieć tego początku, bo my na początku widzimy, że on bierze udział w jakiejś tajnej misji, zostaje zdradzony, my widzimy przez kogo, nie ma w ogóle zagadki. Wystarczyło cały ten początek usunąć, na przykład pokazać jakiś, nie wiem, że on, mama Jaki się budzi w tej wiosce i kim jest i ten, i byśmy z nim odkrywali, że ma jakieś umiejętności, nie? I potem z nim odkrywali, jakby kim jest. Widzicie, to tak jakby w tym siedzi jakiś dobry film, ale to trzeba by całkowicie przepisać. Jakoś tam właśnie Jason Bourne to robi i pewnie nie tylko, no. Także ode mnie Who Am I dostanie 5 na 10 z serduszkiem i to jest taka ocena typu ten film powinien dostać 2 na 10, ale za scenę akcji 8, więc damy 5. Nieważne, w dupie z tą oceną punktową. To jest jeden z tych filmów, któremu nie należy dawać oceny, ale zdecydowanie dla mnie to nie jest dobry film, ale ma fantastyczne sceny akcji, bo to Jackie Chan. I najzabawniejsze dla mnie jest to, że jak teraz to oglądałem, to tak mówię, kurna, ja z dzieciństwa, mimo że oglądałem ten film na pewno wielokrotnie, to nic nie pamiętam, w ogóle ani tej fabule, ani ten... Jedyne co pamiętałem, to jakieś takie właśnie, mówię, tam ze trzy takie flashbacki, że jakaś tam scena była na pustyni, że jakaś scena była tu. To jest niesamowite, jak się za dzieciaka ogląda i to po prostu przelatuje, wlatuje jednym uchem, wlatuje drugim, nie? I w ogóle się nie zwraca uwagi na jakieś szczegóły i tak dalej. W każdym razie czekam na wasze opinie. I no śmiało piszcie na przykład, jaki wy byście chcieli film z Jackie Chanem albo jakimiś innymi sztukami walki, żebyśmy o nim pogadali, bo czemu nie? Także piszcie w komentarzach, czekam na wasze opinie i who am I? Do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.